opowiadając historię Polski na tle rozwoju architektury, oczywiście w dużym skrócie, dotarłem mniej więcej do wybuchu I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa to jest dosyć ciekawy moment, mianowicie te mocarstwa, które do tej pory Polskę Polskę skolonizowały i ustaliły tutaj swoją administrację i głównie z Polski czerpały zyski, wzięły się między sobą za łby, no i jak to na wojnie, powiedzmy sobie szczerze, na wojnie każdy przegrywa. Wojna jest fatalnym wydarzeniem, niestety, powoduje zburzenie ładu wszelkiego rodzaju, olbrzymie straty materialne, zburzenie administracji na danym terenie, zburzenie straty materialne, zburzenie ładu ekonomicznego, który po zburzeniu wywołuje swego rodzaju próżnię. W 1918 roku Polska wykorzystała swoją szansę, że właśnie mocarstwa, które do tej pory narzucały nam tutaj administrację, mocno na wojnie straciły. Niemcy wojnę przegrały ekonomicznie, to znaczy ich gospodarka została zrujnowana do tego stopnia. Wojna jest bardzo kosztowną zabawą i ich gospodarka nie była w stanie już udźwignąć dalszego prowadzenia działań wojennych.